Miałem bardzo dobre oceny. Dbałem o to, żeby był czas i na naukę, i na zabawę. Od drugiego roku studiów byłem szefem samorządu studentów na moim wydziale. Przez rok byłem, jak zobaczyłem, jak funkcjonuje tak zwana samorządność studencka, to powiedziałem, ok, rok wystarczy. I później zaangażowałem się. To był świetny czas, kiedy udawało mi się łączyć pracę, naukę z działalnością społeczną, publiczną, polityczną. Wtedy poznałem Janusza Korwin-Mikkego i zostałem jego rzecznikiem prasowym na trzecim roku studiów. To jest fantastyczne miasto młodych Polaków, Polaków, którym się chce, takich ludzi, którzy podbijają świat, i Rzeszów o tym bardzo często się zapomina, ale ma średnie wynagrodzenia wyższe niż Wrocław. Wrocław się kojarzy z sukcesem, wielkim rozwojem w ostatnich latach, a Rzeszów jest takim miastem, w którym, przynajmniej tak wynika ze statystyk, żyje się lepiej niż we Wrocławiu. To jest miasto z gigantycznym potencjałem i my dlatego chcemy zmian, poważnych zmian w Polsce, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Rzeszowa do Krakowa, Warszawy, Wrocławia. Po prostu, żeby to była dobrze płatna praca, żeby to były fabryki, dobre miejsca pracy, i tego chcemy. Wielkie miasto studenckie, które kształci i eksportuje studentów. Cały region ponosi wysiłek, by wykształcić tych ludzi, a później my, Rzeszów w tym sensie dotuje młodymi, mądrymi, kreatywnymi ludźmi inne regiony Polski. Oni stąd po prostu wyjeżdżają, ponieważ pomimo, że region, miasto się rozwija, to jednak nie w takim tempie, by na rejonach, które są jednymi z niewielu miejsc w Polsce, gdzie jest dosyć dobra, relatywnie dobra sytuacja demograficzna, krótko mówiąc, ludzie mają tu jeszcze dzieci. No krótko mówiąc, ci ludzie później wyjeżdżają, którzy się tutaj wykształcą. Jeżeli nie doprowadzimy do tego, że Polska będzie miała najniższe podatki w Europie, najbardziej będzie przyjazne przedsiębiorcom w Europie, polska biurokracja nie będzie i polscy politycy nie będą przeszkadzać w zakładaniu tej fabryk, jeżeli fabrykę się będzie budowało w kilka miesięcy, a nie w kilka lat i bez chodzenia po 15 urzędach, na to, na pozwolenie na to, na tamto, na siamto, wamto, to wtedy będą dobrze płatne miejsca pracy w Rzeszowie. I zamiast Polacy z Podkarpacia zakładać sobie spółki na Cyprze, ci bogaci, by płacić mniejsze podatki, to ludzie z całej Europy będą zakładać tutaj w Rzeszowie swoje siedziby spółek, by tutaj płacić najniższe w Europie podatki, najprostsze w Europie podatki, i by zarabiać dobre pieniądze. Podatek dochodowy od osób fizycznych, danina, którą płaci 25 milionów Polaków, to jest najbardziej nieefektywny, najbardziej niesprawiedliwy, najbardziej szkodliwy podatek, bo jeżeli opodatkowujemy papierosy i alkohol po to, by ludzie nie konsumowali papierosów i alkoholu, bo wiadomo, jak coś jest drogie, to stać nas na kupienie mniejszej liczby ilości tego, to według tej samej logiki można powiedzieć, że państwo podatkowuje pracę, nasze wynagrodzenia, nasze pensje po to, żebyśmy mieli ich mniej. Tego rodzaju mechanizm, jeżeli opodatkowujemy wynagrodzenia Polaków, to mają Polacy mniej pracy, gorzej płatną pracę, mniej zostaje im na rękę, po prostu gorzej żyją. A to jest taki podatek, którego można powiedzieć wpływy są absolutnie nieproporcjonalne do nakładu pracy pracowników fiskusa i przedsiębiorców i podatników do ich rozliczenia. Przeliczyliśmy sobie, że jeżeli 25 milionów podatników spędza w trakcie roku łącznie na wszystkich czynnościach związanych z rozliczeniem podatku 1,5 godziny, i wymnożymy 1,5 godziny razy 25 milionów, a później podzielimy to przez to, ile godzin pracuje na pełnym etacie Polak, to 17 tysięcy Polaków przez cały rok nic nie robi, tylko wypełnia PIT-y, to jest chore, to pokazuje miarę patologii tego zjawiska. Są podatki, które są dużo bardziej efektywne niż PIT. To są podatki takie jak VAT i akcyza. I w chwili obecnej Bank Światowy, OECD, Unia Europejska szacują, że luka w tych podatkach wynosi 70 miliardów, czyli tyle firmy, które powinny było zapłacić, nie zapłaciły do Skarbu Państwa. Gdyby połowę tej kwoty zapłacili ci, którzy jej nie zapłacili, to z górką byśmy pokryli tą dziurę po likwidacji podatku PIT, a Polakom by zostało dużo więcej pieniędzy na rękę. Co więcej, ci urzędnicy, którzy w chwili obecnej zbierają PIT, czyli niecałych 15% wpływów podatkowych państwa, to jest 80% urzędników. Gdyby oni wszyscy zajęli się ściąganiem innych podatków, daliby nam święty spokój, no to budżet państwa szybko by odzyskał te pieniądze.